jest! Cześć wam i chwała żołnierze, z tej strony Kokos Flight, to jest Planet Side 2 i ja muszę sobie jeszcze włączyć. Dzisiaj będę wam przedstawiał... Dzisiaj będę wam przedstawiał klasę Maxa. Nie śpimy. W rozstawieniu przeciwlotniczym, ale być może i przeciwpiechotnym. Zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie. Generalnie Max to jest ten duży, że tak powiem, robot bojowy z bardzo dużą ilością życia, którego leczyć można tylko i wyłącznie technikiem, a nie medykiem. W dodatku może być, powiedzmy, w trzech wersjach, a mianowicie przeciwlotniczy, przeciwpiechotny oraz przeciwpancerny, przy czym przeciwlotniczy jest niesamowicie skuteczny. Generalnie robienie wersji jakiejkolwiek polega na tym, że na lewą i na prawą dłoń. Gdzie to jest? To co nawala z góry, no. Na lewą i na prawą dłoń bierzemy odpowiednie narzędzia uśmiercania naszych przeciwników. Max przeciwlotniczy to są dwa działa przeciwlotnicze. Max przeciwpiechotny we frakcji Terran to są dwa minigany, we frakcji New Conglomerate to jest, są dwa shotguny, a we frakcji Vanu to są jakieś takie działka podobne do miniganów. Natomiast Max przeciwpancerny polega na tym, że po prostu bierzemy dwa działa przeciwpancerne doskonałe na czołgi, ale szczerze mówiąc ten trzeci rodzaj Maxa przeciwpancerny jest, że tak powiem, do chrzanu. Niezbyt skuteczny mimo wszystko. Jebło i zdołałem tego rozwalić. Maxy przeciwlotnicze to naprawdę doskonała broń. Niesamowicie skuteczna przeciwko lotnictwu. Chyba w złą stronę idziemy. Jeżeli macie Sanderera zapakowanego po brzegi piechotą, to koniecznie miejcie przy sobie dwa maxy przeciwlotnicze, bo tylko w ten sposób da się powstrzymać skutecznie wrogie lotnictwo. No, te działka oczywiście mogą zabić piechotę czy jakiś konkretny pojazd, natomiast nie służą ku temu, z pewnością nie jest to efektywne. Oczywiście mowa tutaj o maxie przeciwlotniczym. Będziemy teraz atakowali jeden z punktów, The Ascent, bardzo trudno dostępne wejście. Jak widzicie, nie udaje nam się zbytnio efektywnie na razie podjeżdżać, chociaż metr po metrze... Oh fuck. Thank you very much. It was very pleasant landing, indeed. My friend. No trudno, takie wypadki na drogach się zdarzają. Cóż na to można poradzić? Poprosiłbym o rozstawienie Sandera, bo właśnie padłem zepchnięty przez naszego Sandera. Nie wiem, czy koledzy mnie tutaj słyszą, ale zaraz zobaczymy. Weźmiemy. Okej, dzięki. Taką rzeczą wartą odnotowania jest to, że jeżeli zginęliśmy Maxem, a nie minęło wystarczająco dużo czasu, to musimy odczekać jakiś okres. Jest to bardzo podobne do odradzania się pojazdami, gdzie też trzeba czekać, jeżeli się zginęło, jeżeli pojazd został rozwalony oczywiście. No to dlatego, że Max nie jest... On się zalicza do piechoty, ale jest to raczej w jakimś sensie pojazd bardziej. A tutaj... Nie, kurczę, nie mam tej rakiety nic przeciw pojazdom latającym niestety. No cóż, siły zostały uszczuplone o jednego Maxa przeciwlotniczego, ale dalej przemy do przodu. Jak widzicie, na The Ascent A, B i C jest pod kontrolą New Conglomerate, który posiada, nawiasem mówiąc, największe obrażenia od karabinów, w ogóle od czołgów, od wszelakich dział, więc dosyć trudno będzie ten punkt przejąć, ale oczywiście jest to możliwe przed drugim.
organizacji Plutonu, a oczywiście jest ze mną PC.pl, adres teamspeaka pureclan.pl. Serdecznie zapraszam. No nic, oblegamy ten punkt, nie boimy się. Ja tutaj może trochę, kurna, nie trafiłem. Wziąłem poprawkę na opad. Dobra, teraz powinno być trafienie. Nie będziemy tego oznaczali, bo od razu się nasi rzucą, a za zabicie wieżyczki jest tyle samo, co za zabicie przeciwnika. Więc my to sobie spokojnie rozwalimy, to już się nawet pali. Trzy strzały od nas oderwało. No, czwarty powinien położyć. Fuck. No dobrze. Krytyczna asysta. I coś nas dziabnęło ostro, nie wiem co to było. Ale trochę nam zabrało życia i całkowicie zdjęło tarczę. Oczywiście nie tarczy pod F, którą ma każdy heavy assault. Oczywiście odcinek ma być o Maxie, ale no cóż, widzicie, że muszę po prostu czekać na respawn Maxem. Tutaj jest nasz, ale tam nikogo nie ma. Więc dobra, tutaj może się odrodzimy w takim razie. Nie, jeszcze jest za mało czasu. Zobaczymy, aj, spawn point jest gdzie indziej. Oderwała. O, jest i zabicie drogiego inżyniera. Poczekamy, aż on sobie będzie w to strzelał, a my dołożymy się na koniec. Jeszcze strzały. No już, już nie mogę. Jej, trzeba uważać, żeby tutaj nie wpaść pod gąsienicę. No, dziękujemy bardzo. No dobrze. Jak widać, dwie konsole są rozwalone. Ale już członek naszego plutonu, Slawka 83, je naprawia. Dobrze, pokażę wam właśnie te rodzaje maxów, proszę bardzo, czyli to jest max anti-air. Tutaj mamy dwa działa przeciwlotnicze. Jest jeszcze oczywiście max przeciwpiechotny. Ja sobie kupiłem działo No Mercy, jako że uważam je za najlepsze, jeżeli chodzi o tą klasę. Niestety nie mam tego działa w prawej dłoni. W prawej dłoni na początku dostajecie albo przeciwlotnicze, albo przeciwpancerne, a w lewej dłoni minigun przeciwpiechotny. Ja sobie dokupiłem w prawą dłoń przeciwlotnicze, żeby było fajniej. Dobra, w takim razie znowu zrobimy odrodzenie się maxem. Może ktoś zrespi Sanderera. Czy jakiś Sanderer powstanie, czy nie? Nie powstanie, bo stąd się nie da zjechać. A, to fajnie, bo maxa wziąłem właśnie. Tylko powietrzem. Fuck. Jasny gwint, widzicie. Właśnie to jest jeszcze jedna, powiedzmy, cecha grania maxem, czyli grając tą klasą nie możecie wsiąść do pojazdu, który nie jest transportowy. Czyli możecie spokojnie wsiąść do Galaxy albo do Sanderera, natomiast wszelkie inne pojazdy typu Lightning Tank, typu, nie wiem, Hossa albo Mosquito, albo Liberator są dla was zupełnie niedostępne. Dlatego polecimy sobie, weźmiemy sobie klasę inżyniera w tej chwili i polecimy sobie Moskitem. Dawno już nie latałem, w ogóle dawno już nie grałem w PlanetSide'a, ale ostatnio jeden z widzów powiedział, kiedy PlanetSide 2, i tak się zmitygowałem, żeby to dla was zrobić. Właśnie, o, coś tutaj się rozpieprzyło. Niestety obawiam się, że nie będzie to pełni maksowy odcinek, że tak powiem. W ogóle najpierw to muszę zobaczyć, gdzie my tutaj. Aha, ja w ogóle wlatuję w wrogie terytorium. Co my tutaj mamy? Aha, rakiety przeciwpiechotne, powiedziałbym.
Jesus Christ, no muszę opanować, że tak powiem, w jaki sposób to jest strzelać. Mamy drugiego Sendera, ale nie jednego nawet, a kilka. Nie wiem, czy zdołamy im cokolwiek zrobić. Taki jest generalnie plan. No nie miał to być odcinek o latami, ale jak widać, cóż, jak widać, taka jest potrzeba w tej chwili. Nie chcę dostać asysty, więc próbuję to tak jakby... Nie. Zniszczyłem, ale już nie mam niestety rakiet. Mam tylko działo przeciwlotnicze. Na tym to się zbytnio tutaj nie nawalczę. Ten punkt jest przez nas nieprzejmowany w tej chwili. Tylko przez wroga, a ja nie wiem, gdzie mogę sobie uzupełnić zapasy amunicji. Ale chyba tutaj. Dobra, polatamy trochę tym moskitem. Wiem, że to miał być odcinek o Maxie, ale no cóż. Wyszło jak wyszło, wyhamuj tylko, ja szanuję. Otóż. Dobrze. Podleć trochę tutaj, podleć. Okej. Dobra, mamy to. Nie. Do pełna, proszę. To są rakiety Hellfire. One są idealne przeciwko piechocie, przeciwko pojazdom pancernym. Kiedyś były totalnie overpowered, ludzie się na to skarżyli, no i teraz już całkiem w porządku są. Ja tak nie jestem doskonałym pilotem, miałem się uczyć, ale... Tutaj w ogóle spawn jest. Tylko nie zleciał za nisko. Spawn jest w środku, tylko że nikt tutaj z naszych gości, ludzi nie przejmuje tego punktu, chociaż jest to znaczone. Czyli tutaj ktoś siedzi. Wow, tutaj to są niesamowicie zwrotne, tak jakby pojazdy, te moskity. Mamy tutaj... Cholera, nie zdołaliśmy go ubić. A ja jest, Jezu! Dobra. Mamy go! Proszę bardzo. Kokos teraz... masz na dupie typa. Okej, dzięki. Możesz go oznaczyć? Zespotowałem go już. Nie widzę go na minimapie. Ale to nie wiem, no, albo się rozbił, albo ktoś ci go już ściągnął. No to chyba nie. Ja już teraz nie widzę. Wydaje mi się, że tam są... A coś we mnie nawala.